이제 모든 시동 떨어지기 힘들어. Dzieciaki korzystają z wszystkich zamków dmuchanych, z tych trampolin. Jest oczywiście przygotowana dla Państwa i ruchóweczka Bigos i po dla dzieci wata cukrowa. Na scenę teraz zapraszam panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Elżbietę Michalską. Oddaję mikrofon i proszę bardzo. Serdecznie witamy wszystkich uczestników Marszu dla Życia i Rodziny. Na scenę zapraszamy ojca Romana Ziołę, zapraszamy serdecznie pana burmistrza na scenę, bardzo proszę. Ja chciałbym na początku pozdrowić wszystkich uczestników trzeciego Marszu dla Życia i Rodziny. Dajcie hałas, że jesteście! Mocniej! Witamy was wszystkich tutaj, słuchajcie, dajcie jeszcze raz hałas! Dajcie hałas! Pięknie, słuchajcie, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom trzeciego Marszu dla Życia i Rodziny. Partnerom tego naszego marszu, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacji Po Piąte. Patronowi honorowemu trzeciego marszu lamborgnews.pl. Sponsorom tego trzeciego marszu samorządowi miejskiemu w Lęborku, burmistrzowi miasta Lęborka. Mógł zapłać. Patronom honorowym biskupowi Pepińskiemu, Szadowi Kasynie, staroście powiatu Wiktorowi Tyburskiemu i burmistrzowi miasta Lęborka Witoldowi Namyślakowi oraz duszpasterstwu rodzin diecezji pelpińskiej. Mógł zapłać. Chciałbym bardzo, na końcu sobie zostawiłem, serdecznie podziękować dwóm organizatorom trzeciego marszu dla życia rodziny, Marcie i Tomaszowi Dampc, których też zapraszam tutaj na górę. Za chwilę będzie bardzo ważny moment w czasie trzeciego naszego marszu dla życia rodziny, bo po raz pierwszy wręczymy certyfikaty, ale też damy certyfikaty ambasadorom życia.